właśnie na 6. rundzie driftingowych Mistrzostw Polski na autodromie Słomczym. Ten tor jest dosyć dobrze znany zawodnikom. Bardzo fajny tor, bardzo fajna trasa, dlatego liczę na świetne pary. Dlatego, że treningi mi się jeździło fantastycznie. Znalazłam metodę na wszystkie zony i to na takim pełnym wklepanym, jak to się mówi ładnie. Natomiast dokładnie na kwalifikacje zmienili nam zony i to już spowodowało, że ja od początku myślałam, jak ja sobie ułożę tą linię, żeby złapać te zony. No i łapałam, tak, ta linia była powiedzmy poprawna, ale ten przejazd już nie miał jaj. Nie był po prostu na takim sklepanym i to nie było wcale fajne. No, generalnie jutro pary. Najważniejsze, jesteśmy w top 16, walczymy co dalej. Karolina Pilarczyk! Driftingowy weekend za nami, driftingowe Mistrzostwa Polski na Słomczynie uważam za bardzo, bardzo udane. Przygody niczym z filmu Hitchcocka, uszkodzenia, uszkodzony alternator, brak prądu, ładowania, wspomagania. Karolina walcząca z tym samochodem. Kwalifikacje nie były takie, jak sobie bym tego życzył. Wysokie miejsce, 12 bodajże, gdzie treningi przebiegały no, mega mocno, mega szybko. No ale tu opony, paliwo zrobiły taką robotę. No i kierowca, który się sprężył w nocy z soboty na niedzielę, wyspał. Karolina zrobiła rzecz niesamowitą, weszła do ścisłego finału, przegrywając z Kubą Przygońskim o wejście do ścisłego tego już finału. Więc co mogę powiedzieć, no, kierowca dobry, samochód prawie dobry, trochę go dopracujemy. Ja jestem mega zadowolony i wydaje mi się, że ciężko odrobione lekcje dały sukces, dały trzecie miejsce. Następnym razem będziemy walczyć o jeszcze wyższe miejsca, także super, ja dziękuję, było naprawdę ekstra. Driftingowe Mistrzostwa Polski, szósta runda na autodromie w Słomczynie. Sinusoida emocji. Na początku panowie sędziowie postanowili nam zmienić trochę trasę, ale szybko się w nią wjeździłam i jeździło mi się fantastycznie. Treningi były świetne, rewelacyjne, ja jeździłam jak zła, samochód się zachowywał fantastycznie i jestem cały czas pod wrażeniem, jak
dzięki dobremu zawieszeniu i świetnym oponom Falcon i zawieszeniu Yellow Speed Racing ten samochód ma niesamowitą trakcję. Jak dzięki przestrojeniu na etanol z domieszką paliwa rajdowego ten samochód się kręca jak bestia, po prostu jeździ niesamowicie, jest responsywny, jazda tym samochodem jest bardzo dużą przyjemnością. Jeździłam się świetnie, potem doszło do kwalifikacji i przed kwalifikacjami panowie sędziowie stwierdzili, że oni właściwie zmieniają sobie zony. No i zmienili te zony, ja nie ukrywam, że trochę mnie to zdenerwowało, że nie dali nam szansy, żeby się przejechać. W sumie wszyscy zawodnicy mieli taką samą sytuację, ale ja może, nie wiem, mnie trochę nerwy poniosły, te przejazdy kwalifikacyjne nie były takie, jakie bym sobie życzyła, nie były poprawne, były dobrą linią, ale nie były takie z jajem i takie, żeby po prostu być z nich zadowoloną, że one naprawdę wyszły fantastycznie. Zakwalifikowałam się do top 16 na 12 pozycji i stwierdziłam, że teraz będą walki, będziemy jeździć w parach, to jest to, co mnie kręci, to jest to, co ja lubię, więc przystąpiliśmy do treningów. No i nagle po dwóch przejazdach zablokowała mi się kierownica, straciłam wspomaganie, zaczęłam tracić ładowanie w tym samochodzie i okazało się, że mamy problemy z alternatorem. Panowie zaczęli kombinować, starali się coś z tym zrobić, naprawić, w rezultacie podłączyli mi dwa akumulatory, które wymieniali co kilka przejazdów, więc nagle zrobiło się dużo emocji, zrobiło się trochę nerwowo. No i przystąpiliśmy do zawodów, do top 16. W top 16 pierwszą walkę wygrałam, przeszłam do top 8 i za każdym razem, kiedy zjeżdżałam z walkę, wymieniałam opony, paliwo i akumulator. Następnie w top 8 znowu wygrałam walkę i przeszłam do top 4. W top 4 miałam walkę z Kubą Przygońskim, pomyślałam, to będzie super walka. I wiedziałam, że po prostu muszę jechać tyle, co fabryka dała, mówiąc kolokwialnie, czyli po prostu zrobić wszystko, żeby być jak najbliżej, bo inaczej zgubię się w dymie, bo inaczej Kuba mi ucieknie. I starałam się być jak najszybciej, jedynka, dwójka, trójka. Byłam blisko i nagle zobaczyłam białą plamę przed sobą. Zgubiłam się w dymie, który Kuba wygenerował, jeszcze do tego słońce, które już zachodziło, spowodowało, że nagle nie wiedziałam, czy ja jestem jeszcze w torze. Jak dym opadł, nagle zobaczyłam, że mam przed sobą pachołki i zaczęłam walczyć, żeby się utrzymać w tym torze. No i niestety oczywiście ten przejazd przegrałam. Potem jak Kuba mnie gonił, to mieliśmy naprawdę bardzo fajną walkę, ale no, całą walkę, całą bitwę przegrałam. No ale później przeszłam do walki o trzecie miejsce. Walkę o trzecie miejsce miałam z Pawłem Borkowskim i tą walkę wygrałam. Więc jestem niezwykle szczęśliwa. Mam trzecie miejsce na szóstej rundzie driftingowych Mistrzostw Polski na autodromie w Słomczynie. Chciałam bardzo podziękować mojemu niesamowitemu zespołowi, Mariuszowi, Wiktorowi, którzy robili karkołomne i niesamowite rzeczy i prace, żeby ten samochód jeździł, żeby ten samochód był sprawny i żeby mnie utrzymać w walce. I za to jestem im bardzo, bardzo wdzięczna. Chłopaki są najlepsi. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim sponsorom, oponom Falcon, Petronas, Yato Narzędzia, Warter Fuel Racing. To są firmy, które pomagają nam być i walczyć. I oczywiście Atom Plus też bardzo dziękuję. Pomagają nam te firmy walczyć, utrzymują nas na torze. Wszystkich tych produktów używamy i dzięki temu naprawdę nawiązujemy fajne walki, pomimo że mamy najsłabsze auto w stawce, bo nasze auto jest wolnosące, 475 koni. Ale dajemy radę.